Siemano, z tej strony Pawix, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam symulator stacji benzynowej, czyli jak zostałem tak jakby pracownikiem stacji benzynowej, ok? Mamy godzinę 8:59, a od 9 godziny zaczynamy pracę, do 21. Użycie lub czegoś po prostu, no wziąłem, jakbyś coś wbrał, to wciskasz po prostu prawy przycisk, lewy. No, wyrzucasz prawym, okej. Okay. Brak możliwości palenia. Mamy stoliki, że można coś zjeść, najgorzej, że nic tu nie ma do zjedzenia. Chyba, że szyby albo kafelk ktoś chce, no to, jak to woli, nie? Pip. Za oknem widzimy trochę poplątane te wszystkie kable, które dają, to nie kable, w sumie takie rury, które dają po prostu paliwo, z których leci paliwo. I kurde, co jest najdziwniejsze, że wszystkie auta w tej grze są żółte. Autorzy nie mogli pomyśleć na tym, żeby zmienić koloru, bo po co? Otwieramy drzwi. Jest 9:01. Jeśli ktoś by był chętny na zatankowanie swojego cacka. Tutaj jest jakaś maszyna czy co, że taki wydaje dziwny dźwięk? Że zamknijmy drzwi. A może jednak nie zamykajmy. 12 sekund. 12 sekund na zatankowanie go. No to gdzie mam panu lać? Halo? Halo? Nie, dobrze. O cholera. Przepraszam bardzo, ale za bardzo nie będzie. O, tutaj, dobra. Panowie, ja tu wszystkim tutaj, o tego zrobię, no. Minus 200 kasy, tak? Bo... może lepiej pójdźmy się schować tutaj? Żeby nas nie zobaczyli? nie. Co się dzieje? Paliwo leci, kurde, weź to zakręć. Już jestem stratny $500. Tutaj, drop. No nie taki drop. No kurde, no. No, drop. Wiecie co, chyba jednak zrestytuję tą grę, bo coś mi tutaj, tak myślę, że interes się nie udał, okej? Okay? Reklama, prezerwatyw zawsze na propsie, huhu! Witam ponownie w mojej jakże przecudnej stacji benzynowej, znowu jest 8:59. Ja jako właściciel muszę powiedzieć wam, że znowu nie można tu palić niestety. Jeśli chcecie zajerać, to musicie stąd wyjść. Ja tutaj nie pozwalam. Możecie sobie zjeść nic. Możecie, tak? Możecie sobie zjeść nic, możecie sobie wypić nic, ale nie możecie palić. Wychodzimy i mam nadzieję, że teraz nie będzie takiego czegoś, co było ostatnio, że byłem na minusie kilkanaście tysięcy, kurde, dolarów, tak? Proszę pierwszego chętnego do skorzystania z mojej stacji benzynowej. Zapraszam. Dobrze. Dobrze, spokojnie. Proszę... proszę się nie przepychać, co? Bardzo bym prosił. Dziękuję za wyrozumiałość. Halo? Co tu się dzieje? No cholera! Uciekają mi z moim wężem! Pip. Pierdzielę taką robotę, idę stąd. Idę stąd! Elo. Cześć, no. No, w końcu spokój, cisza, daleko od pracy. No. O, jak dobrze być w domu. O, mogę wejść na górę? Nie mogę. A wiecie co, nawet nie będę wchodził tutaj. Jeszcze może mogę coś zepsuć na przykład. Tam mały spacerek zarobiłem $100 dzisiaj, wiecie. No, trzeba było trochę... O. Czego te samochody robią tam rolę? Pip. No dobrze. Odwiedźmy moją już dawną stację benzynową, która już nie jest obsługiwana. O, jeszcze jest. Ciekawe przez kogo. Zapukajmy. Dzień dobry. No właśnie. Przeze mnie dalej.
Do widzenia. Oczywiście może pan na session jechać, oczywiście. A tutaj pan też potrzebuje. No dobrze, dobrze, trochę też pana podpompujemy tutaj. Nie ma sprawy. Dobrze, do widzenia, do widzenia. Polecam się na przyszłość. No, panowie, ja mi tutaj słuchawka wyleciała i co teraz mam zrobić w tej sytuacji, co? No, dobrze. Widzę, pan tutaj prawie nie może jechać, więc pana też dopompujemy. Dobra, pan już chce chyba jechać do domu. To ja panu nie będę nic mówił, nie? Proszę uważać na drodze. O, kolejny pan tutaj. Tyrypy. Dobrze, do pełna pana tutaj przypompowałem. Dobrze, dobrze. Pan już jedzie do domu. Trzeba to jakoś zawiązać, żeby się tak jakoś... Aha, czy przez ścianę przechodzi, dobrze. Wyleciało mi. Dzień dobry, no oczywiście, oczywiście może pan skorzystać z mojej obsługi. Mam takie pytanko, czy pan musi tak miotać? Nie, dobrze, do widzenia. 8 sekund, ma pan, dobrze. O kurde, cholera. Może pan... O, dobrze, dobrze, dobrze. Chyba do pełna pan pójdzie od razu. Do pełna, oczywiście, do widzenia. Tutaj jeszcze pan, proszę bardzo, 7 sekund na zatankowanie. Ja nie wiem, czy ci ludzie się spieszą, ale proszę nie odjeżdżać podczas pompowania paliwa, okej? Okay? Dobrze, dobrze, podczas tankowania się nie ucieka. Tutaj też pan, widzę, chętny bardzo. O, do widzenia, 95%. O, już się robi ciemno, cholera. Tutaj lamp nie zamontowałem. Jak widzicie, trochę biedna jest ta stacja. A pan, czy już ma... Dobrze, jeszcze... O, czyli pan już nie jest jednak chętny. Dobrze, 6 sekund na... Czeka pan tak koślawo stanął? Tylko pana lekko dobombuje niestety, bo pan tak dziwnie stanął. Ale spokojnie, spokojnie. Ale ja mam tu ruch mojej tutaj, kurde, firmie, tej stacji benzynowej, że to masakra. Na takim pustkowiu, że tyle ludzi... trochę dziwne, no. O, tutaj są jednak lampy, które... No, które są niewidzialne, niestety. Tutaj pana do pełna, dziękuję, do widzenia. O, tutaj też pana 15 sekund. Kurde, pan tutaj prawie już... proszę pana. Tak. Proszę nie odjeżdżać, jak się tankuje. Znowu powtarzam, drugi raz już. Ja nie wiem, czy pan nie czytał regulaminu na mojej stacji benzynowej? Sam go układając, no, podczas całej wieczorynki, nie? Ale, kurde, układałem, tak? Poświęciłem się troszeczkę. No. Sekunda, dobrze, dobrze, pan musi odjeżdżać, nie ma spra... O, hej, wąż mi odpadł. Gdzie mój wąż? Przepraszam pana? Dobrze, może pan jechać? Jest 19 na... Dobrze. 12 sekund na pompowanie. Myślę, że panu nikt... Ach, jednak dostał pan niestety... O, proszę to... O, dobrze, dobrze. Do widzenia. Co jest zgrane? Już byłem prawie do końca, prawie szedłem do końca, ale nie, oczywiście. Musiałem się reklamę jakaś włączyć, tak. Witam w mojej skromnej posiadłości stacji benzynowej. To już znamy oczywiście. Znowu mam dziewiątą. Tak. Właśnie dzisiaj spróbuję dojść właśnie do 21. Proszę, jeszcze raz zobaczę, czy to jest 21. Tak, 21. I spróbuję po prostu $100 tylko zarobić dzisiaj. Później poczekamy i zobaczymy, co się później dzieje. Tak. Zobaczymy, bo jestem bardzo tego ciekaw i niestety musiałem się przed chwilą włączyć. Porypana reklama. Tak, no, bardzo się z tego powodu cieszę, naprawdę, naprawdę. Jest zacnie. Proszę tutaj, no halo, proszę pana, proszę się nie odwracać i nie wywracać się w drugą stronę, bo ja to pana tankuję, tak? Dobrze. 101 zrobiliśmy, dobrze, dobrze. Dobrze, chodź, chodź tutaj, wężu.
O, wyrwał się. No dobrze, dobrze. O, mogę skakać, mogę tu skakać. Ja się tutaj ukryję, niby mnie nie mam. Chociaż czekajcie, jeszcze wąż wezmę. O, ze sobą. Nie no, halo no. Muszę trochę rozpompować, bo za dużo zarobiłem dzisiaj, no. Nie! Dobra, muszę jeszcze kogoś pompować. Halo, kto jest chętny na pompowanie? Ale nie wszyscy naraz, dla wszystkich tutaj wystarczy, tak? Znowu 101. Uwaga! Jest to, dobra. Ja się może tu zamknę. Przez ścianę! Halo, co tu się dzieje? Woda. Woda. Nie ma wody? Jest 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 woda. Ale super ekstra gra, no. No ja to bym... O, asfalcik widzę profesjonalnie położony. Ja nie wiem. Ale lepsze drogi niż u nas w Polsce, nie powiem. Idealnie. Idealne drogi, idealne. Ja tutaj już wiele razy takie rzeczy robiłem. Proszę nie próbować tego w domu, ale ja to już umiem profesjonalnie zeskoczyć tutaj swoim parkurem. Ja, jak wiecie, chciałem zrobić $100, co mi się udało. Chciałbym natomiast drzwi zamknąć, ale... Za bardzo poszło. I właśnie w tej pozycji... Albo nie. Wejdę za mój stolik. I w tej pozycji poczekam aż do 21. Tak. Zbliżamy się 21 i ciekawe, co się stanie. 21, mój wynik $100. I na tyle było trzeba czekać, chyba nie wiem, 5 minut czy 7, kurde, nie wiem ileś, niech będzie około 10 minut, czekać, żeby zobaczyć, ile zarobiłem i że mogę pracować ponownie. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Idę się utopić. Jeśli chcecie zagrać tą głupią grę, ale możliwe dla niektórych może być fajne, to link macie w opisie. Z mojej strony to było na tyle. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeśli się spodobało, i łapki w dół, jeśli się nie spodobało. Jeśli dajesz łapkę w dół, to napisz, co ci się nie podobało. Spróbuję to zmienić, żeby jednak ci się bardziej podobały te odcinki. Właśnie spadłem. To ja też spadam. Do następnego odcinka. Na razie. I BUM!